Annuncio bobis gaudium manium. Abemus papam. Ten, który jest. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 31 lipca 1985 roku. Wypowiadając słowa wierze w Boga, dajemy przede wszystkim wyraz przeświadczeniu o tym, że Bóg istnieje. Jest to temat, który został poruszony już w poprzednim cyklu kateches związanych ze znaczeniem słowa wierze. Według nauki Kościoła, prawda o istnieniu Boga jest dostępna również dla samego rozumu ludzkiego, dla rozumu nieuprzedzonego, jak o tym świadczą przytoczone uprzednio wypowiedzi z Księgi Mądrości oraz z listu św. Pawła do Rzymian. Mówią one o poznaniu Boga jako Stwórcy lub pierwszej przyczyny. Ta prawda powraca także w wielu innych miejscach pisma świętego. Bóg niewidzialny staje się jakby widzialny poprzez swoje dzieła. Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dla dnia głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Ten kosmiczny hymn na cześć stworzeń jest równocześnie pieśnią chwały. Chwały dla Boga jako stwórcy. Oto jeszcze niektóre inne teksty. Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, Ty wszystko mądrze uczyniłeś. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. On uczynił ziemię swą mocą, umocnił swą mądrością, a swoim rozumem rozpostarł niebiosa. Ograniczony pozostaje każdy człowiek bez tej wiedzy. Uczynił wszystko piękne w swoim czasie. Poznałem, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało. Do tego nic dodać nie można, ani od tego coś odjąć. Są to tylko nieliczne fragmenty. W których autorzy natchnieni wyrażają prawdę religijną o Bogu, stwórcy, odwołując się do współczesnego sobie obrazu wszechświata. Jest to obraz przednaukowy, ale prawdziwie religijny i pod względem poetyckim wyśmienity. Obraz, jakim dysponuje człowiek naszej ery, jest w rezultacie rozwoju kosmologii filozoficznej i naukowej nieporównanie bardziej wnikliwy i przemawiający dlatego, to postępuje w duchu wolnym od uprzedzeń. Różne szczegółowe dyscypliny naukowe odkrywają przed nami wspaniałości tkwiące w człowieku i w świecie, w mikrokosmosie i w makrokosmosie, w wewnętrznej strukturze materii, w głębi ludzkiej psychiki, wspaniałości, które potwierdzają słowa natchnionych autorów, prowadząc do uznania istnienia najwyższej inteligencji, która stworzyła świat i nadała Mu porządek. Słowa wierze w Boga odnoszą się przede wszystkim do tego, który objawił samego siebie. Bóg, który się objawia, jest Bogiem, który istnieje. Może bowiem objawić samego sobie tylko ten, kto rzeczywiście istnieje. Sprawą istnienia Boga, objawienie zajmuje się niejako ubocznie i w sposób pośredni. Także w symbolu wiary, istnienie Boga nie zawiera się jako pytanie, czy jako problem odrębny. Jak już stwierdziliśmy, pismo święte, tradycja i magisterium świadczą o możliwości pewnego poznania Boga samym rozumem. Pośrednio zaś zawiera się w tym postulat, aby to przekonanie o istnieniu Boga przez wiarę, to co w słowach wierze w Boga, miało charakter rozumowy i rozumowo pogłębiony. Credo ut intelligam, jak również inteligo ut credam. Jest to droga od wiary do teologii. Kiedy mówimy wierze w Boga, słowa nasze mają bezpośrednio i wprost charakter wyznania. Wyznając, odpowiadamy Bogu, który objawił samego siebie. Wyznając, stajemy się uczestnikami prawdy, którą Bóg objawił i wypowiadamy tę prawdę jako treść własnego przeświadczenia. Ten, który objawia samego siebie, pozwala nam nie tylko poznać, że istnieje, ale pozwala nam także poznać, kim jest, a także jaki jest. Tak więc samo objawienie się Boga wprowadza nas w zakres pytania o istotę Boga. Kto to jest Bóg? Odwołajmy się tutaj do biblijnego wydarzenia z Księgi Wyjścia. Mojżesz, który pasie owce w pobliżu góry choreb, dostrzega niezwykłe zjawisko. Widział jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Gdy się przybliżył ku temu zjawisku, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu: Mojżeszu, Mojżeszu, on zaś odpowiedział: Oto jestem. Rzekł mu Bóg: Nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan. Jestem Bogiem Ojca Twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Wydarzenie, które opisuje Księga Wyjścia, bywa określane jako Teofania, to znaczy ukazanie się Boga w nadzwyczajnym znaku. Wśród wszystkich Teofanii Starego Testamentu ta wydaje się szczególnie sugestywna jako znak obecności Boga. Zaufania bowiem nie jest wprost objawieniem się Boga, ale tylko ujawnieniem Jego szczególnej obecności. W naszym wypadku obecność ta daje się poznać przez słowa, jakie wypowiada głos z pośrodka płonącego krzaku, a także poprzez to, że krzak płonie, nie spalając się. Bóg objawia Mojżeszowi jego posłannictwo. Ma wyprowadzić Izraelitów z niewoli egipskiej i przeprowadzić do ziemi obiecanej. Przyrzeka mu także swą potężną pomoc w spełnieniu tego zadania. Ja będę z Tobą. Wtedy Mojżesz w taki sposób odzywa się do Boga: Oto pójdę do synów Izraela i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do Was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, który jestem. I dodał. Tak powiesz synom Izraela: Jestem, posłał mnie do was. Tak więc Bóg naszej wiary, Ten, który jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, objawia swoje imię. To imię brzmi: Jestem, który jestem. Wedle tradycji Izraela, imię wyraża istotę. Pismo święte nadaje Bogu różne imiona: Pan, miłość, miłosierny, wierny. Święty. Ale imię, jakie usłyszał Mojżesz z głębi gorejącego krzaku, jest jakby korzeniem wszystkich innych. Ten, który jest, wypowiada samą istotę Boga, Boga, który jest istotą samą w sobie, istotą trwającą w czasie, jak mówią teologowie i filozofowie. Wierzę w Boga! Tematem naszych rozważań środowych jest obecnie ta pierwsza prawda składu apostolskiego, czy inaczej, jak mówimy, pierwszy artykuł wiary. Te słowa wierzę w Boga wyrażają przede wszystkim przekonanie o istnieniu Boga, które jest przekonaniem rozumowym, a równocześnie jest aktem wiary. Jako akt wiary jest ono odpowiedzią na objawienie się Boga. Bóg objawił siebie samego. Ten, który się objawia, Oczywiście istnieje, a więc w objawieniu się Boga jest zawarta prawda, źródło przekonania o Jego istnieniu. Jednakże oprócz przekonania o istnieniu Boga, te słowa wierze w Boga wyrażają także prawdę o Jego istocie. Kim jest Bóg? Kto to jest Bóg? To jest pytanie drugie, równorzędne do tamtego, czy istnieje. Jest to pytanie, kim jest? Na to pytanie znajdujemy odpowiedź przede wszystkim w objawieniu. Dzisiaj zatrzymaliśmy się na Teofanii Mojżeszowej. Bardzo Wam zalecam, ażebyście albo tutaj, albo w Polsce po powrocie wzięli do ręki Księgę Wyjścia, rozdział trzeci i tam odczytali to spotkanie Boga z Mojżeszem, a raczej Mojżesza z Bogiem przy krzaku płonącym. Tam właśnie na pytanie Mojżesza, jakie jest Twoje imię, ten w płonącym krzaku obecny, chociaż niewidzialny Bóg mówi: Moje imię jest, jestem, który jestem. Jest to odpowiedź zagadkowa, a równocześnie pełna zasadniczej treści. Jestem ten, który jestem, to znaczy jestem istnieniem, jestem samoistnym istnieniem. Tak tłumaczył te słowa największy teolog wszystkich czasów, święty Tomasz Zakwinu. Starajmy się żyć tą zasadniczą i podstawową prawdą naszej wiary, prawdą o istnieniu Boga, prawdą o Jego istocie, o Jego boskiej istocie, która przewyższa wszystko, co stworzone. Starajmy się w tej prawdzie znajdować oparcie dla ziemskich dróg naszego życia. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, za Waszym pośrednictwem pozdrawiam też wszystkich rodaków w Ojczyźnie. Pate noste, pies in ceri, Sancti vice tu, noven tu, Adveni a pregnum tu, Fiat voluntas tua, Sicur in cielo, ed in terra,